A jeszcze zapomniałam Wam powiedzieć o cenie, 17 zł, a pojemność dość duża, bo 21 gram może przez rok. Natomiast co jest z kolorówki, to kupiłam sobie cienie Bell Fashion Color. Mam numerek 401. Ogólnie są to cienie matowe, natomiast w świetle sztucznym, tego nie zobaczycie, mają drobinki. Ten najbardziej. Więc tak, kosztowały 17 zł, około 17 zł. Po środku jest baza, ale też można w sumie ją, nie wiem, troszeczkę, nie, ona w sumie się nie nadaje, trochę za biała, podłubrwiowy. Trochę stosowałam tą bazę z raz czy dwa razy, ale jakoś nie mogę się przekonać, za bardzo jestem przyzwyczajona do tej z Joko. I to też jakby dla mnie to traktuję jako cień niż bazę takiej postaci. Więc tak, ten kolorek to jest taki zielony. Ten jasny taki brąz, taki mocny i mocna zieleń. Tego kolorku, ten jasny brązik, praktycznie nie widać, więc ten dobrze się nadaje pod długobrwiowy. Zobaczcie, on się tak delikatnie po prostu mieni w sztucznym świetle. Tutaj jest jasna zieleń, taki dość ciemna oliwka i taki intensywny zieleń. Ogólnie z tych cieni to tak nie mogę się do nich przekonać, dlatego że są to cienie matowe. Ja zawsze używałam cieni perłowych i może za bardzo się przyzwyczaiłam i jakoś tak ogólnie te kolory jeszcze są bardzo takie jesienne, nie na teraz, chociaż ten mam takie bardzo jasno zielony i na przykład w kącikach oczu jak najbardziej fajnie do wszystkich makijaży zieloni się nadaje. Ten jednak, jak zauważyłam, trochę szybko mi schodzi z oka pomimo bazy, więc ogólnie kolory jesienne i matowe. No nie wiem, może jeszcze jak trochę poużywam, może się do nich przekonam, zobaczę. Kolejne cienie to są z firmy Butterfly, takie seria Julieta, mam numerek 7 i 3. Są to już cienie perłowe, tak się otwierają. Ja mam takie, tutaj jest spacynka, których nie używam, to jest tak jasny taki brązik, pomarańcz, taki wpadający w róż. Jeszcze tutaj sobie muszę wytrzeć. Taki brązik. Taki. Jak widzicie, one są bardzo fajnie, nie mogę Wam to pokazać, bardzo fajnie napigmentowane i perłowe, co mi się oczywiście podoba. Zobaczcie na ręku. O. I mi się to, co podoba w tych cieniach, to można fajne stworzyć makijaże, bo niekoniecznie musicie od razu pięciu naraz użyć. Możecie na przykład tego, tego i w kącikach ten, lub odwrotnie ten na całą powiekę i ten na przykład w samym kąciku, więc różne makijaże można z jednych cieni zrobić. Jeszcze raz Wam pokażę, tutaj poprawię takie kolorki. I to jest numerek 7. Natomiast jeszcze kupiłam sobie zielenie, to jest 3. Kosztowały mnie 8 zł jedne, więc niedrogo, a mamy 5 cieni. Jest tutaj taki biały, taki złoty, taki zielony, o, taki mocniejszy i na końcu ten, co najbardziej mi się podoba, taka zieleń. Tutaj białą się ubrudziłam. I to tak wygląda na ręce. Ta zieleń, ten złoty, biały, oliwka i ten. Te
I tak to się całość prezentuje. I też możecie na przykład tylko te dwa, ten z tym, więc różne kombinacje, a jedne cienie i niedrogie, bo 8 zł. Tak się prezentuje. Kupiłam sobie jeszcze szminkę z Bella. Jest to numerek. Wszystko będę miała pobrudzone. 116. Jest to taki jasny, perłowy róż. Taki właśnie długo szukałam i jestem bardzo zadowolona. Tutaj Wam pokażę ten kolorek. On, taki jasny, fajny odcień perłowy. I też niedrogo, bo 9 zł. Kupiłam sobie jeszcze lakier z Butterfly, z tej serii Jungle. Mam ich teraz na paznokciach. Kupiłam sobie jeszcze lakier z Ados. Jest to numerek 273, taki fiolet. Miałam to w poprzednim filmiku o pielęgnacji mojej twarzy. I kupiłam sobie jeszcze dezodoranty, wody toaletowe, przepraszam. Była to w promocji, to jest 75 ml i do tego był dezodorant, 50 zł za to zapłaciłam. Ogólnie nie wzięłam ze sobą, dezodorant szklany z Cifru używam, jednak tak na co dzień, bo szkoda mi moich perfum z Paco Rabanne, tak na co dzień do pracy, dlatego używam no tak na co dzień właśnie takie dezodoranty, ale jednak wiadomo, to nie jest takie trwałe, jak dlatego kupiłam sobie wodę toaletową, aby używać na co dzień. Jest to Black Diamond, uwielbiam ten zapach. Właśnie fajna, bo po promocji to jest 75 ml. Kupiłam sobie jeszcze tak do torebki małą pojemność 30 ml, już to już jest seria Ametyst. Z tym dezodorantem i ten kosztował zestaw 30 zł. To firma Sarantis. Ogólnie wszystko należy do koty, które testuję, więc jedynie z takich dezodorantów to jedynie miałam wybór Cifru albo z polskiej Curara. A ja uwielbiam te zapachy, ten ametyst i Black Diamond, dlatego się skusiłam. No i by było to na tyle, ale co mi się nie podoba, to oczywiście te opakowania. Bez sensu są pakowane dodatkowo w ten plastik, nie wiem po co. Dobra, no i to by było na tyle moich zakupów. Jak widzieliście, trochę tego jest, jednak spokojnie projekt Benko nie zobaczycie na moim kanale, dlatego że naprawdę, kiedy mi się to skończy, wtedy rozpoczynam to znowu. No może oprócz cieni, lakierów i pomadek. Ogólnie dziękuję Wam wszystkim za oglądanie, za subskrypcje, za miłe komentarze. Naprawdę znaczą dla mnie to dużo, dlatego że motywują mnie jakby do tworzenia filmików, bo w końcu jestem dla Was. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, pa, pa!